Jesteśmy mniej więcej w 2/3 zaangażowania robót. Kładziemy kolejny odcinek nawierzchni, tym razem nawierzchnię kolorową ścieżki rowerowo-pieszej. Termin mamy generalnie do końca tego miesiąca. Wydaje się, że on jest realny. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy kłaść nawierzchnię na tym odcinku od wiaduktu w kierunku ulicy Oświęcimskiej. Myślę, że będzie to ładna droga z bardzo przyjemnym traktem i bezpiecznym pieszo-rowerowym, z nową nawierzchnią, z chodnikami tam, gdzie one mają występować. Wydaje się, że będzie służyć już, myślę, w miesiącu sierpniu wszystkim kierowcom. Koszt tego zadania był też znaczny. Myśmy próbowali kilkakrotnie podejść po środki zewnętrzne, żeby uporać się z finansowaniem tego zadania. W końcu się udało. Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy to wsparcie i to zadanie, które kosztuje mniej więcej około 1 800 000 zł, udaje się teraz zrealizować w cyklu dwuletnim. W tamtym roku zaczęliśmy jesienią, w tym roku skończymy. To jest 2 km 550 metrów, począwszy od mniej więcej ulicy Oświęcimskiej, a skończywszy na tym połączeniu z tym nowym odcinkiem drogi, który kilka lat temu był wykonany do połączenia z gminą Libiąż. Kiedy dokładnie kierowcy już będą mogli również piesi, rowerzyści korzystać z tego odcinka wyremontowanego? No jeśli chodzi o nas, to my myślę, że tak jak powiedziałem, będziemy gotowi w miesiącu sierpniu, żeby powiedzieć tak, zakończyliśmy roboty. Tam pozostanie jeszcze jeden element, który niestety musieliśmy wyłączyć, ponieważ w ciągu tej drogi, nad drogą w zasadzie występuje wiadukt kolejowy. Działka jest właśnie kolei, trwają tam roboty inwestycyjne kolejowe. W związku z tym ten odcinek pod wiaduktem i bezpośrednio w przyległym terenie będzie jeszcze podlegał przebudowie przez firmy kolejowe. No i tutaj niestety nie mam pojęcia, jak długo to potrwa. Wiem, że jest tam u góry zdjęta pewna część konstrukcji i chyba odbywa się ruch po jednym torze. Na razie jest tylko tyle wykonane.